Dzień dobry, siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku z Mountain Blade 2 Banner Lord. Znajduje się pod Black Tide, ale tak sobie patrzę, że to Black Tide ma 870 obrońców, tu nas atakuje 1300 ludzi, więc nie, polecimy dalej. Jeszcze tu jest armia Botleya, która idzie na Seaguard, więc my, moi drodzy, pójdziemy dalej i zaatakujemy w te zamki, które tutaj stoją. Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Myślę, że to mi więcej po prostu da. Nie wiem ilu, oni na pewno mają dużo ludzi. Nie widzę tutaj nigdzie Roba Starka, więc zobaczymy. Zobaczymy, kto mnie tutaj jeszcze się pojawi, bo jedna armia idzie moja na Seaguard, jedna tu, a ta jest związana. Mógłbym ją co prawda rozbić, ale wydaje mi się, że ona spokojnie się rozbije o obrońców, więc mogę spokojnie tutaj też sobie zostać, walczyć. Jeszcze 2000 expa. No proszę, jeszcze trzech mogliśmy awansować. Dobra, atakujemy. Jeszcze tutaj mi 115. Widzę, że biegnie. Ktoś jeszcze przyjdzie. Za 3 dni byście byli wy. No zapraszam was. Raczej przyjdziecie po tym oblężeniu, ale może przed następnym. Chociaż 3 dni nie. 3 dni to ja może będę to oblegał. Może będę to oblegał 3 dni. Zobaczymy. Teraz tak, czy ja z tego miejsca jestem w stanie widzieć... Tak, widzę. 868. Wiem, co się dzieje w mieście. A pan Botley idzie na... Na Seaguard, prawda? O, mur widać stąd. Nasi uciekli i jeszcze Major Kerwin został wzięty do niewoli. Też fajnie. Wiecie co? Zacznijmy już to niszczyć. Bo ja tego jedzenia nie mam jakoś turbo dużo. Rob Stark przyjechał, moi drodzy. Jedzie tu bronić tego. Dobrze. Mamy Roba Starka. Nie gońcie go! Co wy robić? Co ty... Co on robi? A dobra, pogonił trochę Roba Starka, ale co to było, to nie rozumiem. Jeszcze 101 moich idzie. O Boże, muszę opuścić oblężenie. Żeby ratować swoich, patrzcie, no. Bo oni myśleli, że ja się do nich przyłączę, dlatego tak wyszło. No ale dobra. W takim razie Rob Stark został złapany w pułapkę. Złapaliśmy ich króla. Koni żadnych tutaj. O, to weźmy, bo może to się przyda. No dobra, wrócimy teraz do oblężenia. Rob złapany, Rob rozbity. Wracam tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Pokażcie mi tylko Black Tit. 500... O, czekajcie. 500 ludzi tam jest. O, ci się zebrali ładniej. Tu jeszcze dużo wybiega. Bo nie wiem, czy to wytrzyma. Seaguard zostało zdobyte. Kurier chce uratować. To już nie jest oblegane. Tak, dobra. Owner of Seaguard. Pokój z północą? Nie. O Boż. Dlaczego nasi chcieli pokoju z północą? Dlaczego chcieliście tego pokoju? To jest tak minie na rękę. Całą armię tu mieliśmy. A tak to co zdobyliśmy? No dobra, zdobyliśmy co? Tu dwa zamki. Tu dwa zamki zostały zdobyte. Nie, no liczyłem na takie bitki tutaj. Greywater straciliśmy, ale zdobyliśmy Seaguard. Koniec końców nie wyszło źle, ale to nie jest to, co chcieliśmy osiągnąć. Chcieliśmy o wiele, wiele więcej. Patrzcie, jak wracają pobici. Ach. Tu się wytrzymali. Jeszcze mają 590 radnych, czyli tam prawie nikt nie zginął. Że Euron Greyjoy obronił swój zamek. To miasto. Patrzcie, ile Starków w środku. Teraz siedzi.
25 wpływów. No musiałem wpływy, straciłem wszystkie wpływy, nie? Na to. Dobra, myślę, że teraz czas by było uderzyć w Dorn. Myślę, że teraz czas uderzyć w Dorn. Od swoich ludzi mam, ale to nie trzeba ich. Niech oni sobie tutaj biegają. Ja jadę tak do Lanisportu na prędkości. Oj, ta szlachta, kurczę, no. No zdobycie tutaj tych terenów od Dorn i Starfall, żeby mieć to całe, jest ok. Poza tym z Dorn nie mam żadnych stosunków, więc ich nie zerwę. Czy jest jakieś... Gdzieś nasi chcą jakieś wojny, na razie nie chcą. No zobaczymy zaraz. Ja myślę, że mógłbym zobaczyć, czy na północy jest ktoś, kto mógłby mi poprzeć. Lany. Północy, które nie mają żadnych fifów. Nie, ale może Amber, porozmawiajmy. Porozmawiam, oni nie lubią mnie już, nie? A u Targaryenu, Targaryeni to nie bardzo. Przydałoby mi się jakieś wsparcie jeszcze. Ja bym chciał długą wojnę, a nie, że nasi chcą. Mamy zbyt wielu wrogów. Jak zbyt wielu wrogów, jak tylko z jednym walczyliśmy? A i powiem wam, że w tym modzie troszeczkę mnie to denerwuje. Mamy tyle ziem, nikt mnie nie atakuje. Wszyscy zaczęli żyć sobie w pokoju. Nie o takie gry o tron walczyłem. Ale dobra, jestem do przodu po tej wojnie. Szkoda, że jeszcze nie wziąłem tego Arbor, nie? Arbor byłby w spoko. Arbor byłoby spoko. I tam taka armia się zebrała z tym Robem Starkiem. Chciałbym zobaczyć taka duża armia na dużą armię, a nie coś takiego jak było. Ich. Jedźcie w moim kierunku, będzie więcej wpływów. Teraz tak, tu zarządzajmy zamkiem baraki może, co? Lećmy z barakami. No co, dam im kilka dni. No i trzeba ruszyć dalej z tą wojenką. No bo... Nie o to chodzi. Mój bohater ma ambicje. Ma już 52 lata, chce jak najwięcej tutaj osiągnąć. I tak zrobił już dużo, ale to jest za mało. To jest za mało. Chce zostawić całe królestwo Westeros swoim potomkom. Dobrze. Ups, nie to. Teraz jedziemy Ocean Rest. Ona pojedzie zrobić tego questa. My natomiast pojedziemy do Craig Hall. Tutaj dalej trzeba budować. Ogrody. Czy lecimy workshop? Nie, workshop już jest. I co? Lecimy z ogrodami. Po ogrodach chcę... Jedne fairgroundsy? Nie, tylko i wyłącznie ogrody. Po ogrodach zrobimy kolektora. No, tak lecimy. A co jak z Varysem pogadam? Coś mogę zrobić? Nie. Dobra. To teraz tak, z tymi ludźmi pojadę po tych wiochach, pozbieramy trochę. Ma full chyba, tak, on już ma full, ale ta reszta nie. No właśnie, ci mogą sobie jeszcze troszeczkę zebrać. 96 wpływów, już ponad setka, dobra, no to damy radę. No, nope, bo tu musi wrócić z ludźmi. Dobra, idziemy do Dogtown. Jak to mi wpłynęło na siłę? 14 tysięcy.
A północ osłabła? Nie, też ma 14 tysięcy. Potrzebuje więcej supporterów. Potrzebuje więcej supporterów. Plany, które nie mają żadnych len. Westerling. Pogadajmy z nimi. On jest z Westeros. Znaczy z... Westerling. Dobra, Tarly. Randall, pogadajmy. Wydałbyś mi się. Plan Rowan byłby też w porządku. Z Reach. Orkwood. Żelaznych Wysp. Dondarrion. Uuu, tak. Klan Dondarrion. Oni są ze Stormlands i nie mają ziem. I oni są częścią Sarnor. Nie służą już Stannisowi? Ciekawe. Zobaczymy, czy się uda. Znaczy nie, sorry. Dondarrion ze Stormlands. Nie ze Smoczej Skały. Pomyliłem się. Tak, przecież Dondarrion był tym. Nieważne. Nieważne, nieważne. Pomyliłem się przecież. Także na dobremu służy. Znaczy dobremu według niej, nie? Lorowo dobre. Biorę Storm, dobra. Paszport też byłoby fajnie zdobyć. Najpierw Westerling. Weszło. Nawet mógłbym mu oddać Craighall wtedy. Critical fail. Oj, to się nie uda. Ale blisko było. A już powiedziałem, że mu oddam Craighall. Bardzo bliziutko. It's been a while. Dobra. Może Rowanów się uda przekonać. Tutaj się też udało. No i się udało. Rowan. Proszę bardzo. Zapraszamy. Że klan Rowan jest u mnie. Orkwood, czyli z Żelaznych Wysp teraz. No i tu się nie udało. Szkoda. O nie. To się nie uda. O, Randall Tarly. Jego bardzo bym chciał. Od razu critical fail. Tarly się nie chce przekonać. Prawda. Ale jedno wzmocnienie już mieliśmy. Dobra, jeszcze musi przyjechać Dondarrion. Ale to jak oni, to ja już mogę wysłać kogoś jeszcze. Żebyśmy porozmawiali sobie z kimś jeszcze. Także klany, które nie mają. Co my tutaj jeszcze mamy? Wild. A u mnie Wild już ma. Oni są z Stannisem przecież. Joffrey Baratheon. Z Nocnej Straży. Joffreya nie bierzemy. Klan Bufford. Gdzieś ty był widziany. Bardzo daleko. Sorry. Very well. Ineffective, szkoda, ale jeszcze jest szansa. Teraz się udało. Aleria Dane. Dobra, i teraz musiałby być critical najlepiej, nie? Żeby to weszło. No i udało się. Świetnie. Mnóstwo kasy, to mnie nie stać już nawet na więcej. Patrzcie, jak tamci są bez tego, nie? Tam nie podjedziemy, do Vlażos są. Ale dobra, Dondarrion dołączyli do mnie. Teraz, jak sobie zerkniemy na statystyki, 15 tysięcy już mamy. Już jesteśmy silni, więc nasi powinni chcieć walczyć z sąsiadami. Miejmy nadzieję, że zaraz tak się stanie, że będą walczyć. Dobra, a jak wygląda sprawa z Dorn?
11 tysięcy, Doran Martel. Ja w ogóle chciał Martela u siebie mieć. Strasznie lubię gościa. Dobra, zerknę w takim razie na królestwo. Ilu ludzi u mnie potrzebuje ziem? Dondarion i Rowan. Rowanowi byśmy dali coś z Reach, czyli tutaj, więc moglibyśmy to odebrać właśnie tym, nie? Teraz tak, chcę zobaczyć członków klanu. Jeszcze jest dziecko, które nie można wołać, ty też nie. Tak, jeszcze są nieletni, tak? Ty będziesz miała... Ty masz lat 17, masz lat 15 dopiero, a ty masz lat... Nie mogę sprawdzić to. No dobra, to jeszcze trochę. Czy córka to za dzień, ale to i tak bym chciał ją zostawić w królestwie, czyli znaleźć jej jakiegoś partnera tutaj u nas w królestwie. Dobra, 178 dostałem w leadership. Tutaj jedzenie trzeba kupić, Fire Garden. Ja myślę, że to jest już, nie ma co zwlekać. Trzeba zacząć wojnę z Dorn. Ja bardzo pójdzie mi teraz ten trade, ale nie ma co. Nasz bohater jest już starszy. Chce zostać królem całego Westeros. Więc będzie wojna za wojną. No to wygląda. Minus 72 wpływy straciłem przez to, ale zobaczcie, ile armii się stworzyło teraz. Bardzo dużo armii się stworzyło. Więc te armie teraz przemaszerują tutaj. Obrecht stworzył swoją armię. Ja bym mógł oblegać Hornhill? No mógłbym, ale czy to mi coś da? Raczej nie. Rebelia w... Nie, to była rebelia nie w Hightower, tylko przeciwko lordowi Hightower, tak? Dornasz tutaj jest, tak teraz patrzę. Patrzcie. Vassal Dorn. Tak, zobaczcie. Oni też tam, nie? No, słonecznej włóczni raczej nie chcę zdobyć, ale bym się zatrzymał na Starfall. Czyli tutaj to i Starfall. Dlatego może zacznijmy od oblężenia tego. Tylko tu mi zaraz przyjdzie szybka odpowiedź. A więc nasza armia niech się szybko zbiorą. Tutaj przybędą. Mam minus 50, więc ja ludzi nie zbiorę. Ale może uda mi się moimi siłami to zdobyć. Jak tylko się tutaj jakaś armia pojawi, to ja będę uciekał. O, Clegane idzie też ze swoją armią. Osbert i Hobert. Budynki się wybudowały, dobrze. Dobrze. Dobra, zobaczmy, jak to pójdzie. Teraz coś nie idzie z tym strzelaniem. Okej, jedna zniszczona. Idzie już lepiej, dobra. Obert ciągle zbiera swoją armię. Clegane idzie. Też idzie, dobra. Myślę, że teraz będę miał tutaj wzmocnienie. Patrzcie, nie udało się im zdobyć z tych bandytów, zrobić questa. Za 4 dni nie będą mieć tu jedzenia, to też jest spoko. Clegane idzie do Honeyhold. I ty idziesz do Honeyhold. Dobrze, fajnie. Kolejne rzeczy się będą oblegać teraz. Dobra, no to jak mogę poczekać 3 dni, żeby ich trochę przegłodzić, to zrobimy. Ile on? 800 ludzi chyba miał, Clegane. Tak. No to wygląda, że miał 800. Ale nie będę chyba czekał. Jednak ruszymy do ataku. Ruszamy do ataku. Żeby to zdobyć?
52 lata, czyli mój syn potrzebuje jeszcze troszeczkę. Czyli jeszcze 3 lata, czyli muszę dożyć przynajmniej 56 lat, żeby przejąć sterowanie nad synem. No zobaczymy, czy się uda. A czy ile oni mają HP? No co jest? Trafienie w nie. Przesuwają się, no. Jeszcze ktoś zginął właśnie. O. Dobrze. 18:38. No to już raz dwa. Headshotik. Leży. Dobra. No, patrzcie, dajcie go. I ktoś obok mnie oberwał czymś. Patrzcie, no. Co jest z tym? Przesunęli mi go, no. No, końcóweczka już. Osiemnastu sam załatwiłem. Jeszcze któryś gdzieś? Nie. Zamek zdobyty, dwóch. I tam 23 uciekło. A tu zaraz przyjdzie duża armia Dorn, bo oni... No i zobaczymy, jakich oni mają ludzi, nie? Co tu dokładnie się pojawi. Weźmy tych, weźmy jeńców. To im zostawmy. Ludziom w sensie zostawmy. Okazujemy litość, nie chcę tego dla siebie. Hornhill zdobyte. Coś tam wrzuciliśmy, tak, jest 70 ludzi, wystarczy. O, tutaj Doran Martell. Idę na niego. Od razu idę na Dorana Martella. Zobaczcie, to on. Okej, to będzie walka. Mamy nawet podobne liczby, nie? I tu jest w ogóle najlepsze, że walczy tylko i wyłącznie mój klan. Nie mam tutaj żadnych innych pomocników. Chcę to zrobić jedną dużą konnicą. Więc to może być trudna walka, bo jeżeli on ma dobrą 254 konnych, ja mam 225. Okej. Okay. To się skupi na tym, kto ma lepszych konnych. Wow! Patrzcie na to. Co tu się dzieje? Konnica na konnicę. Rzucają włóczniami jeszcze. O kurczę.
Wszyscy do ataku. Ale dobrze, ja tu mam piechotę. Więc ich trochę złapiemy. Ty, ale tak patrzę na to, jaki styl mają, że biegają, rzucają tymi, tymi. To mogłaby być ciekawa walka. W sensie ciekawy gameplay grając z nimi. O kurde, zadają mi duże straty nawet. To trzeba przyznać, że ładnie im to idzie. Ale no dajemy radę, ale... O, to był jednak wróg. O ty... Oj, ładnie uderzył. Dobrze. Znaczy, że oni dwa kołczany mają. Ciekawe, jakie oni mają statystyki jako łucznicy. Myślę, że dorniczycy mogą być fajnych łuczników. Ty, kto to jest? Water Garden Sentinel. O, proszę. Został, leży. Do widzenia, jeszcze pięciu. Jeszcze gdzieś tam pięciu biega, ale straciłem. No dość, patrzcie, 342 mi usiekli. Wiadomo, 170 zginęło, reszta rannych, ale to była sroga bitwa. I powiem wam, że troszeczkę to mnie osłabi. Ale fajnie, fajnie było tak zawalczyć. Tam jeszcze jakiś jeden jest. Mają go, mają go. 72 renomy za tę bitwę. O, jeszcze 12 mogę. Nice. Bardzo fajnie. Lepszy mieczek dla ciebie. Zobaczcie, że... Dobra, bo tam tylko 11 tak mógł wejść. Szkoda by było wywalać to wszystko. Dobra, tutaj ładnie ich walnęliśmy. Tylko no, tak jak mówię, tutaj jedziemy dalej. Will and Will. Tak, Rowan to dostanie, więc to należy dla niego i to tak trochę z powrotem wpada, bo wiecie, on był co prawda z tego, nie? Z Reach, więc tutaj bardzo fajnie to pasuje. Dobra, ci już sobie tutaj poradzą. Osbert idzie niby do Honeyhold, ale tutaj już jest zrobione. My tak, sprzedajemy jeńców, biorę tych. Weźmy kilku ludzi, zrekrutujmy. Tutaj też sobie z Honey Bank. Nie, mam 610. Ale ja dostałem dużo. Dobra, mogę w sumie się przyłączyć tutaj. 80.
Zróbmy. Dobrze. Tutaj trzeba pomóc. Kolejnych jeńców biorę. Kolejne rzeczy zostawiam ludziom. Widzę, że tam armia jest zbierana. Tak. O, tutaj. I gdzie lecimy dalej? Na razie gonimy tutaj Man Woody. Też czuję, że oni zaraz będą chcieli szybko tego pokoju. Aleria Dane. Tak, to jest teraz dla ciebie. Także Dondarrion. Ale Aleria Dane? Klany. Stormlands. A no tak, sprawdzałem to przecież. Old Town sprzedajemy, bierzemy. Bierzemy. Teraz. Mamy tylu nowych rekrutów. Dajemy to. Dajemy to. Dajemy to. 19 tysięcy, prawie 20. Trzeba ich docisnąć. Tych kolejnych. Gdzie wyjdziecie teraz? My Thinking na razie. No ja bym Sun House teraz przejął, nie? Ja bym teraz przejął Sun House. I patrzcie na to. Dogonimy ich. Jeżeli nie z tymi, to ja sam chociażby. Ja sam. Stop there. No, chciałem, ale się nie dało. To walczymy na polu bitwy. Tutaj tylko jedna ekipa konna. Tutaj jedna ekipa konna. By tu. Zaraz zobaczymy, bo widzę, że tu podchodzi. Mało koni mają. Tym razem. Uczniowie konni za mną. I myk. Patrz, jak za mną wyleciał. Ten jeden. Czekamy. Konni tam. Konie już na flaneczkę. What? A to mój. Co jest? Ci byli moi przecież. No tak, tam ci wracają. Dostał. Ale się wkurzyłem. Wow. Dobra. Piota do ataku.
moving! Hear me! Charge! O, ty, nie trafiłem. Dobra, tutaj nasi już sobie ich wybiją. Oni wciąż czekają. Oni do ataku. Patrzcie zaraz na to. O, załatwili go. Jednak część konnicy przejechała. I znowu konnica jedzie. Tylko konie teraz tam, bo dużo tracicie. Teraz dajcie piechocie podejść. Trochę ich... No trochę, nie no, jest okej, myślałem, że to gorzej wygląda. Teraz zawróćcie się i szarżujcie im w plecy. No i właśnie o to chodziło. Teraz wjechali im w plecy. Daemon San dostał ode mnie. Dostał. Wszyscy pokonani. Zwycięstwo. Dużo renomy, dużo influence. Dobrze. Możesz odejść, ja was wypuszczę. Bo może z czasem będę potrzebował namiestnika z Dorn? Któż to wie? Zobaczymy. Zobaczysz, że mam 1000 prawie. Tyle z tych bitew, bo to zdobywam ja i moi ci ludzie chyba też, nie? Jak to może wyglądać? Dobra, Clegane tam oblega. My idziemy w takim razie tutaj na nich. Hornhill i Honeyhold jest atakowane. Clegane też cofnął? Nie, Clegane nie. Zobaczymy, kto tutaj jest. A kto jest tam? Okej, to wy dacie radę. Jest 700 ludzi, a ja polecę na Honeyhold. No tu nie powinno być dużo ludzi. No właśnie, już widzę, że ktoś zadziałał. Widzę, że ktoś zadziałał, ale idę w razie czego, jakby coś tu się miało odwalić, pomóc. Nie odwali się już nic. Przyspieszymy to, weźmiemy jeńców. Tych jeńców trzeba sprzedać zaraz. Konia weźmiemy. Jeńców to sprzedamy. Może teraz Dalton pojada sprzedać tych jeńców. Nasi tam dają radę. Zobaczcie, że jest 33. A zaraz im to War Exhaustion wzrośnie, jak tamci w nich uderzą. Jedzenia więcej i koni. Są konie. Jest 17 koni było. Tych już nie, a teraz tak. Mhm. Dobra. Sprzedane. My badają radę, nie?
Zobaczymy, jak Kleginowi tutaj idzie. Tak, tam dali radę. Clegane też powinien dać radę. 49,50 już. O, jest armia, którą mogę sobie zaatakować. Chętnie z nią zaatakuję. Tylko wyjechałbym. Byście mogli wyjechać spoza wioski. Bo nie chciałbym walczyć w wiosce. Tutaj. Mhm. Dobra, tu będzie fajna bitka kolejna. Nie no, wreszcie coś się dzieje i Dorn walczy, nie? I nasi nie chcą pokoju. To jest dobre. Nasi nie chcą tego pokoju. Kogo mają? Dużo piechoty, wiecie co? Przejdziemy za wodę. No i patrz, jednego mniej, drugiego mniej, trzeciego mniej, czwartego mniej. Moi strzelają? Chyba tak, zaraz zaczną w każdym razie. Normalnie krew gigantów w moich żyłach, nie do pokonania. O, i teraz im po plecach strzelamy. Franklin Flower. O, ale to go uratowało. Koń go uratował normalnie. O ty, panie Flower. Dostał. Dobra. Jedziemy, jedziemy. O, tutaj są jakieś paliki. Mhm. O, wow, ładnie ten zadał. Był headshot. Dobra, uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Dalej moi za mną biegną, dalej. Oni mi tylko dwóch ciabnęli. Coś takiego. Poczekajmy tu na nich. Czy podejdą w ogóle, czy nie? Nie do końca. Szkoda, chciałem ich fajną zasadzkę. Nie dali się. Nie dali się, także... Zrobimy coś takiego. Wy do przodu, wy do przodu. Kawaleria tam. Troops!
Dobra, za mną. Chcę ich trochę zbejtować, żeby za mną wybiegli. Chodźcie. On jeszcze nie widzą, ale zaraz usłyszą, co tam na nich biegnie. Piechota podchodzi, łuki podchodzą. Konni tam. Dawaj go. Dostał. Tu. Może nie. Tu jest lepszy podjazd na tę górkę. Atak shield wall. Dobra, ci strzelają, ci tutaj... O, tu jest jeszcze kilka osób. Dobra. Patrzcie, schodzą z góry. Schodzą z góry, moja konnica tylko na to czeka. Łuki do ataku. Teddy. Ucznicy konni do ataku. Konnica do ataku. I łuki mam wysunięte tutaj. Szybko, bo trzeba piechocie pomóc. Dobra. I konie, patrz. To jest to. Patrz, jak po nich przejeżdżają. No ładnie to idzie, ładnie. Ten baner podnieść, ale chyba nie mogłem. A, bo ja mam dwuręczną broń. Jest, dobra. Może wrogi nie mogę. W porządku, gońmy jeszcze, bo tu jeszcze kilka osób. Zrzucili go z konia, tak. Dobrze. Koniec, zwycięstwo. 33 renomy, bardzo dużo. Bardzo duże renomy. Możesz odejść. Ty też, wypuszczę was, oczywiście, że was wypuszczę. Jeńców na sprzedaż biorę. Znowu tutaj za dużo. O, 9 mogę K. 11 mogę. Tyle wystarczy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczonka.